Cześć, witajcie. Jakiś czas temu rzuciła mi się w oczy ciekawa promocja. Oferowano całkiem fajny telefon za niecały 1000 zł, za 3 dziewiątki. Co to był za telefon? Kochani, Infinix Note 12 2023. Nie miałem wyjścia, po prostu musiałem przyjrzeć się, co oferuje tak atrakcyjnie wyceniony smartfon. Czy rzeczywiście jest to materiał na przebój? Sprawdźmy. Przegląd zaczynamy od zajrzenia do zestawu, a tam jak na cenę telefonu całkiem przyzwoicie. Mamy w komplecie ładowarkę, przewód i mamy też prosty silikonowy pokrowiec. Uzupełnieniem ochrony zapewnianej przez ten pokrowiec jest fabrycznie naklejona folia ochronna na wyświetlaczu. Nie będzie zbyt trwała, dosyć szybko się rysuje, ale lepsza taka niż żadna. Jeżeli chodzi o stylizację smartfona, ja jestem zadowolony. Urządzenie jest niedrogie, ale prezentuje się całkiem zacnie. W tym segmencie cenowym nie oczekuję obudowy z metalu czy szkła. Mamy tutaj plastik fantastik, ale całość wygląda fajnie i jest porządnie złożona. Telefon można mieć w trzech kolorach: szarym, białym i takim połyskliwo-niebieskim, jaki widzicie na ujęciach. Tył obudowy jest płaski, ma matową fakturę, jednak staje się błyszczący w okolicy okrągłej i niestety dosyć mocno wystającej oprawki aparatu fotograficznego. Ten element dosyć łatwo i dosyć szybko się brudzi, podobnie zresztą jak wyświetlacz telefonu, czy też naklejona na nim folia. Również trzeba je dosyć często przecierać. Natomiast pozostała część obudowy, czyli większość tylnego panelu oraz boczki, nie brudzą się praktycznie wcale, a do tego są dosyć odporne na zarysowania. Wyświetlacz naszego Infinixa budzi raczej pozytywne odczucia, choć pozostawia malutki niedosyt, z drugiej strony rekompensowany zręcznie ceną. Jednak w tanim telefonie AMOLEDowy ekran nie zdarza się powszechnie, zatem myślę, że już samą technologię należy tu docenić. AMOLED, czyli bardzo fajna, głęboka czerń, dobry kontrast, mocne, fajnie nasycone kolory i przyzwoita jasność. Aczkolwiek powiem szczerze, ta pozostawiła we mnie trochę niedosytu, mogłaby być lepsza, mogłaby być wyższa. W słoneczne dni, no niestety, ten telefon troszeczkę już nie domagał pod kątem komfortu użytkowania. Obraz był oczywiście zdecydowanie czytelniejszy niż na ekranach LCD, ale oczywiście nie tak czytelny jak na AMOLEDach spotykanych w droższych telefonach, o AMOLEDach o wyższej jasności. Ta jest, powiedzmy, że przyzwoita, a w odniesieniu do ceny wręcz ekran oceniam jako bardzo dobry. Poza tym, że w słoneczne dni mógłby być ciutkę lepszy, to generalnie nie daje powodów do narzekania. Minimalny poziom jasności schodzi wystarczająco nisko. Jest oczywiście ochrona wzroku przed szkodliwym światłem. Mamy oczywiście Always On Display. Mamy ciemny tryb interfejsu, a czego nie mamy? No nie mamy wysokiego odświeżania. Jest standardowe, 60-hercowe. Powiem szczerze, wolę mieć 60 Hz i AMOLEDa niż mieć 90 i ekran LCD. Przy telefonach z tego segmentu cenowego pewne kompromisy są niestety, moi drodzy, nieuniknione. Pamiętajmy o tym. Jeżeli chodzi o wydajność, to również nie będę narzekał, cały czas powtórzę, pamiętając o cenie telefonu. W środku pracuje MediaTek Helio G99, do tego mam 8 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej, niezależną możliwość powiększenia tej pamięci, czyli jest slot potrójny, 2 razy SIM i raz microSD. I do tego jeszcze wirtualny RAM. Tego wirtualnego RAM-u możemy dołożyć do 5 GB, ale nie zauważyłem, żeby jakoś szczególnie przekładało się to na wyniki w benchmarkach. A subiektywnie patrząc, to ten telefon pracuje całkiem fajnie. To nie jest demon wydajności do upalania grami, ale radzi sobie całkiem dzielnie. Co ważne, nawet zapędzony do solidnej roboty, ten smartfon nieszczególnie się nagrzewa i do tego nie straszy prawie wcale throttlingiem. Osiąga stabilność w testach syntetycznych powyżej 99%, czyli bardzo dobrą. Czyli powtórzę, może nie jest siłaczem, ale z drugiej strony pracuje stabilnie i pracuje cały czas na podobnym poziomie. Tutaj również nie można narzekać, znów odnosząc się do ceny telefonu. Wydajność jest moim zdaniem całkiem dobra, jak na telefon w okolicach 1000 zł. Producent przewidział tu nawet tryb growy, dodano też zaawansowany układ wibracyjny, aczkolwiek te wibracje są takie po prostu zwyczajne, a ten tryb growy to wydaje mi się tak dodany troszeczkę dla bajeru, troszeczkę na wyrost, bo to jest telefon raczej do normalnego, zwyczajnego użytkowania i od czasu do czasu do zagrania sobie w jakąś tam casualową gierkę, a nie dla wytrawnych mobilnych gamerów. Pomyślicie może, że jakoś strasznie chwalę ten smartfon. No to teraz pora coś zganić. Doszliśmy do interfejsu XOS. Moi drodzy, no ten interfejs jest zabawny. Z jednej strony
Zdaje się być całkiem fajnie wyposażony i całkiem praktyczny, z drugiej strony panuje w nim troszeczkę bałaganu. Przede wszystkim dostajemy sporo nadmiarowych aplikacji. Mamy na przykład osobny sklepik, mamy firmowy odtwarzacz muzyczny, mamy firmową przeglądarkę, firmowego tłumacza chińskiego, jest WPS Office, jest aplikacja prozdrowotna, jest aplikacja społeczności Infinixa. Na pocieszenie dodam, że dali też parę praktycznych rzeczy, na przykład aplikację do klonowania telefonu, do udostępniania plików, czy po prostu tematy ekranowe, względnie skanery dokumentów czy QR kodów. To akurat może się przydawać, podobnie jak dyktafon, notesik, niestandardowe elementy wyposażenia w rodzaju pogodynki czy aplikacji do konserwacji systemu. Ogólnie trochę dużo tego dobra i interfejs sprawia wrażenie odrobinkę przez to może chaotycznego, chociaż z drugiej strony niczego w nim nie zabrakło, a na przykład menu ustawień wygląda już zupełnie standardowo. Mamy też ciekawą możliwość łączenia ikon na pulpicie w foldery, jest też naturalnie sterowanie za pomocą gestów. No i niestety zauważyłem też w interfejsie pewne niedostatki w tłumaczeniu go na język polski. No cóż, taki trochę znowu kompromis, ale moim zdaniem interfejs jest chyba najsłabszym punktem tego smartfonu. Dużo lepiej chyba zrobiłoby mu nadanie po prostu surowego Androida, wtedy po prostu nikt by nie narzekał, każdy by był zadowolony i sobie poinstalował to, co chce i skonfigurował telefon tak, jak chce. Jeżeli chodzi o stronę komunikacyjną, to tak jak już wspomniałem, mamy tutaj Dual SIM działający niezależnie od powiększenia pamięci. Mamy NFC, mamy radyjko FM, mamy naturalnie rzeczy w rodzaju Bluetootha czy Wi-Fi w dwóch zakresach, natomiast nie mamy 5G. No i znowu pytanie, czy jest to problem przy tej cenie telefonu, czy nie. Dla mnie nie jest to problemem, szczególnie, że 5G w Polsce mamy takie, jakie mamy. Prawdę mówiąc, jakby mieli dołożyć 5G, a na przykład zrezygnować z NFC, to ja chyba jednak wolę nie mieć tego 5G. Znowu, kompromisy, ale ogólnie strona komunikacyjna nie pozostawia jakoś wiele do życzenia. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, jest całkiem przyzwoicie. Wręcz bym powiedział, że miejscami nawet lepiej niż przyzwoicie, bo mamy tu głośniki stereo, mamy tutaj możliwość korekcji tego dźwięku i mamy, moi drodzy, uwaga, mini jacka. Co ważne, głośniki telefonu grają nawet przyzwoicie, szczególnie kiedy znowu spojrzymy na cenę tego smartfonu. Jest głośno, jest w miarę czysto, pojawia się nawet odrobina basu, ale tak jak powiedziałem, mnie najbardziej cieszy obecność mini jacka. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku podczas rozmów, też większych zastrzeżeń nie mam, jest po prostu ok. Pamiętajcie, że nie jest to pełne stereo, czyli ten drugi głośnik to jest ten słuchawkowy. No, niemniej nadal, w tanim telefonie, że w ogóle jest stereo, to jest dobrze. W dziedzinie zabezpieczeń mamy do dyspozycji oczywiście rozpoznawanie pysia oparte o aparat przedni i mamy całkiem przyzwoity, boczny, klasyczny czytnik linii papilarnych. Lubię to rozwiązanie, moim zdaniem jest bardzo wygodne, a w tym Infinixie czytnik sprawuje się bez zarzutu. A jak sprawują się aparaty fotograficzne? Duża, okrągła wysepka na tyle, z trzema obiektywami, sugeruje, że tu mamy nie wiadomo co. A tak naprawdę mamy tu jeden aparat 50-megowy z przysłoną 1.6, ale bez optycznej stabilizacji, a pozostałe dwa aparaty takie wypełniacze ramki. Jeden wedle opisu producenta służy do rejestracji głębi obrazu, czyli po prostu do rozmywania tła, to jest dwójeczka, a drugi ma wspomagać sztuczną inteligencję i w ogóle nie jest bliżej opisany, czyli po prostu jakiś tam wypełniacz, by nie powiedzieć wprost, zaślepka. Czyli tak naprawdę mamy jeden aparat z tyłu i jeden z przodu, przy czym ten z przodu dodatkowo ma jeszcze diodę doświetlającą, prawdziwą diodę LED, ukrytą w ramce wyświetlacza. Zatem mamy diody i z przodu, i z tyłu, a jakie mamy zdjęcia? Jeżeli chodzi o tył, to zdjęcia dzienne są spoko, oczywiście tu nie mogło być inaczej. Kolory są raczej naturalne, by nie powiedzieć stonowane, na pewno ten telefon nie przesładza kolor. Ale ogólnie ze zdjęć dziennych można być moim zdaniem całkiem zadowolonym i to bez względu na pogodę. Są fajne. Zdjęcia nocne, no cóż, tutaj nie oczekiwałem wiele, ale powiedzmy, że da się je oglądać. Widać dosyć agresywne odszumianie, ale naprawdę, wierzcie mi, nie ma dramatu. Spodziewałem się jakiejś tragedii, tragedii nie ma. Jest przyzwoicie, jak na cenę telefonu, to nawet bym powiedział, że nader dobrze. To jeden z nielicznych tanich telefonów, który robi
jakieś tam zdjęcia po zmroku. Warto włączyć tryb nocny, bo zdecydowanie tutaj daje lepsze efekty, jeżeli chodzi o odwzorowanie kolorów i wyciąganie obiektów z mroku. Bardzo dobrze sprawdzi się też w fotografii miejskiej, no ale pamiętajcie, cudów nie ma, to nie jest drogi telefon, więc nie będą to zdjęcia takie jak z flagowców. O, są znośne. Nie liczcie na cyfrowy zoom, nie liczcie na jakieś super zdjęcia makro, bo po prostu ciężko tym telefonem w ogóle makro zrobić. A jeżeli chodzi o ujęcia portretowe, no to cóż, są przyzwoite, no i tyle. Nie widzę tu jakiegoś cudownego dobrodziejstwa tych dwóch dodatkowych aparacików. Myślę, że sama 50 i oprogramowanie też dałyby sobie dobrze radę. No ale by było może za biednie i ludzie by narzekali, że jest tylko jeden aparat z tyłu, no to mamy trzy. Wow. Jeżeli chodzi o aparat przedni, to też jest przyzwoicie. Mamy 16 z przysłoną 2.0 i jak wspomniałem, mamy też diodkę LED, ale niezależnie od tego możemy jeszcze się doświetlać za pomocą rozbłysku ekranu. No i tu proponuję wypróbować, które ujęcie będzie dla Was lepsze w ciemności, bo powiem szczerze, w niektórych okolicznościach lepiej wychodziły zdjęcia z diodką LED jako doświetlaczem, a w niektórych lepiej sprawdzał się po prostu rozbłysk ekranu. On dawał takie cieplejsze, może mniej intensywne światło. Zależy, jaki klimat na fotce chcecie oddać. Te fotki robione przy słabym oświetleniu wyjdą, tak jak w przypadku aparatu tylnego, nie jakoś rewelacyjnie, ale jakoś strasznie źle również, nie? Jeżeli chodzi o wideo, no to cóż, zapomnijcie o 4K, popatrzcie na cenę, no dobra, da się przeżyć, jest tylko Full HD, maksymalnie przy 60 klatkach, jest w miarę poprawnie, aczkolwiek no dokucza oczywiście brak optycznej stabilizacji w niektórych okolicznościach. W ruchu tym telefonem raczej nie nagrywajcie, lepiej jeśli wyglądają ujęcia statyczne, ale jeżeli chodzi o zapis wideo, to jest też całkiem znośnie. Znów wracam, odnosząc się do ceny telefonu. I będę w tej recenzji upierał się w kółko przy tym tekście. Ja wiem, że trochę go może nadużywam, ale słuchajcie, no nie oceniam teraz flagowca i na niektóre rzeczy, na niektóre niedociągnięcia czy też niedostatki po prostu trzeba przymknąć oko. Na koniec 2-3 słowa o akumulatorze. 5000 mAh, czyli standardzik. Do tego równie myślę standardowe już w tej klasie 33-watowe ładowanie i powtórzę, ładowarka w komplecie. W praktyce 2,5 dnia działania tego telefonu macie gwarantowane. Przy bardziej intensywnym użytkowaniu oczywiście ten czas pracy się skróci, ale cały dzień powinien tak czy siak wytrzymać. Jeżeli chodzi o ładowanie, no to moi drodzy, niecałe 1,5 godzinki pełne naładowanie, ale już po 20 minutach macie mniej więcej 1/3, troszeczkę może poniżej 1/3 naładowania akumulatora. Oczywiście zapomnijcie przy tej cenie o ładowaniu indukcyjnym, nie ma też niestety ładowania zwrotnego, no ale znowu, cena, tak? Cena nie bierze się z kosmosu. I jak oceniam ten telefon? Moi drodzy, w segmencie do 1100 zł uważam, że jest to jedna z najciekawszych propozycji, jaką można kupić. Serio. Gdyby nie ten trochę przegięty interfejs, to powiedziałbym, że jest to wręcz świetny telefon w tej cenie. A tak, jest dobry. Bo ma głośniki stereo, ma AMOLED-a, ma co prawda w praktyce tylko dwa, ale dosyć przyzwoite jednak aparaty fotograficzne, ma potrójne gniazdko na karty, ma mini jacka, do tego oferuje całkiem przyzwoitą wydajność i całkiem przyzwoite osiągi akumulatora. W zestawie mamy wszystko, czego potrzebujemy. To kurczę, czego tu chcieć więcej? Jakby poprawili ten interfejs, to byłby, myślę, hicior. A tak, no cóż, musicie przymknąć oko na to, że jest to telefon mało u nas znanej marki i ma taki trochę udziwniony interfejs, którym myślę, że jednak przy odrobinie samozaparcia i gdy poświęcicie trochę czasu, można zapanować i ogarnąć go na tyle, że stanie się używalny. Może nie będzie tu 5G, ale za to jest sporo innych zalet, które moim zdaniem przy tej cenie sprawiają, że mogę Wam polecić ten telefon jako jeden z dobrych wyborów w segmencie, no myślę, że już w tej chwili nazwijmy go budżetowym. Pozostaje jeszcze tylko jedno pytanie. Jak z aktualizacjami? W tej chwili ma Androida 12, ale w czasie, kiedy go testowałem, dostał już aktualizację, co prawda nie do nowszej wersji systemu, ale nadeszły poprawki zabezpieczeń datowane na początek marca, czyli jak na, powiedzmy jednak, bądź co bądź trochę niszową markę, wydaje mi się, że całkiem nieźle. Natomiast co będzie później? Moi drodzy, pojęcia nie mam, tu zostawiam jednak otwarte pytanie i znak zapytania i myślę, że chyba na tym skończymy naszą przygodę z Infinixem. Telefonik do pudełka, a ja zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia wkrótce.